Animacja. Strony książki przewracają się, wyskakują czytające postacie. Narciarz, pan w meloniku, mama z dzieckiem. Dwójka przedstawia książki pod choinkę. Piotr Bikont, reżyser, publicysta. Książka jako prezent pod choinkę bywa to jeden z najlepszych prezentów, jeżeli nie wiemy bardzo dokładnie, że ktoś naprawdę marzy o tym, żeby dostać scyzoryk. Świetnie by się do tego nadawał w moim przypadku, w przypadku dawcy, Italo Calvino na przykład. Albo opowieści kosmikomiczne, albo wicehrabia przepołowiony, albo baron Drzewołaz. No, przede wszystkim ponad wszystko niewidzialne miasta. Chciałabym dostać wcale nie literaturę, tylko album, który pozwalałby mi wchodzić w epokę. Na przykład album, który by dotyczył teatru angielskiego. Cudowne kostiumy w angielskim teatrze, przepiękne. Także to by mi sprawiło radość, bo to jest wędrówka po świecie bez wychodzenia z domu, spod choinki. Siedzi się i ogląda się, nie że się ogląda film krajoznawczy, tylko ogląda się sztukę pod choinką. Święta mi się kojarzą owszem z jedzeniem, ale też z siedzeniem w domu i z czytaniem. Książka powinna być gruba przede wszystkim. Powiedzmy, że adresatem byłaby osoba, która interesuje się językiem, która lubi prawdę i która lubi pewnego rodzaju eksperymenty formalne. To ja bym bardzo chciała polecić dziennik Mirona Białoszewskiego. Głównie ze względu na język i też ze względu na możliwość dotarcia i zobaczenia, co jest pod podszewką warsztatu pisarskiego, kogoś, kto stworzył jedno z najbardziej zachwycających językowych wydarzeń w ogóle w dziejach polskiej literatury. Na święta zamierzam sobie i mojej rodzinie kupić nowe półki na książki, albowiem te, które mamy, zaczynają się potwornie uginać pod ciężarem setek tysięcy książek i potrzebujemy po prostu nowego miejsca dla tej biblioteki. Wydaje mi się, że kupowanie komuś książki jest najłatwiejszym, ale najlepszym sposobem wynagradzania siebie i innych za to, że po prostu jesteśmy ze sobą. Kiedyś Jerzy Pilk powiedział, że literatura to jest po prostu sztuka układania liter we właściwym porządku. To jest sztuka układania, to jest sztuka czytania. Litery pomagają. Życzę wszystkim Polakom, żeby mieli jak najwięcej do czynienia z literami ułożonymi w porządku, który sprawia przyjemność. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kłoska, Agnieszka Jęksa, Kamil Hasiuk, Tomasz Ruszkowski, Michał Baczuń, Grzegorz Kawala, Katarzyna Bogucka, Szymon Tomiło, Rafał Baran, Edyta Bańkowska, Karolina Pańczyk, Grzegorz Tomczewski. W programie wystąpili Izabella Cywińska, reżyserka, Małgorzata Halber, dziennikarka, rysowniczka, Grzegorz Jankowicz, filolog, tłumacz, Witold Bereś, publicysta, scenarzysta. W programie zostały zaprezentowane książki Izabelli Cywińskiej, Dziewczyna z kamienia, Małgorzaty Halber, Koło notatnik z bohaterem, Witolda Beresia i Krzysztofa Brunetko, Marek Edelman, Życie po prostu. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki, Marek Kotula, Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. Telewizja Polska SA, program drugi, Instytut Książki 2015. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.